Zdecydowanie, słuchajcie, humor mi się poprawił po wypiciu kawy. Robi się trochę coraz cieplej, bo z rana to trochę chłodno było. A ja tak spacerkiem i przyszedłem na to miejsce, gdzie będę chciał też wgłębić się w otchłanie tego jeziora, słuchajcie, bo jest to miejsce kąpieliskowe po jakimś ośrodku. Po jakimś ośrodku, jak widać tutaj ten ośrodek, czy on jest czynny, trudno mi to stwierdzić. Nie wygląda na zbytnio na zadbany, bym powiedział, tak. Czy da się tu wejść i coś trochę poszukać, trudno mi powiedzieć. W tym jeziorze jest problem po pierwsze taki, że kurde, szybko się robi głęboko. I jak patrzę tutaj, to też no za daleko do tego jeziora tutaj od brzegu nie wejdę raczej. A dwa, że grunt, słuchajcie, grunt tutaj jest tak trzeszczący. Grunt, słuchajcie, jest tutaj tak twardy i gliniasty, że ciężko się jest w cokolwiek wbić. No, ale myślę, że popróbujemy. Skoro już tu jestem, to dlaczego by nie spróbować? Jak to się mówi, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Zobaczymy, co będzie z tego szampana. Ale pewnie tutaj właśnie przyjdziemy, jak się trochę ogarniemy już we dwójkę. I pewnie postaram się tutaj trochę poszperać. Z jakim skutkiem, zobaczymy. A jaki w ogóle plan? Plan jest taki, żebyśmy się dostali dzisiaj do Druskiennik. Czy uda nam się dojechać do Druskiennik? Tego nie wiem. Słuchajcie, bo tak naprawdę parcia takiego wielkiego nie mamy. Jeżeli się uda, to dojedziemy do Druskiennik. Jeżeli nie, to będziemy notować gdzieś indziej. To jest właśnie ten plus, kiedy podróżuje się samochodem, że można sobie dowolnie wybierać miejsca noclegowe, oby oczywiście było to w miarę legalnie, bezpiecznie, ale najlepiej jeszcze, żeby było darmo. Także tutaj był jakiś ośrodek, tu jest kawałek plaży, zobaczymy, co na tym terenie się ukrywa. Ale wybrnąłem, bo się trochę zająknąłem. No i tym magicznym cudem znaleźliśmy się już w kąpielisku i mamy pierwszy sygnał, a jest to monetka, nic innego jak monetka, a jest to monetka taka, jaka wam zaraz pokażę, i nic oprócz niej nie ma. Jest to monetka 1 centas. Co ja bym robił z tymi centasami? Powiem tak, przejrzystość wody zerowa, a ja już widzę, co będziemy mieli. Będziemy mieli świeczkę. Świeczkę wypaloną. I kawałek aluminium, a dno jest takie. Kiepskie warunki, ale przynajmniej miękka ziemia. I po raz kolejny w tym szumie coś tu mamy. Mamy 1 centaj. Po raz kolejny 1 centaj litewski. To już mamy 2 centaj. Powiem wam, że mamy coś ciekawego, coś trochę innego niż te centaj, 1 centaj, a mamy mianowicie 10 centów, eurocentów. No proszę, to już nie 2 grosze. A ciężko się strasznie szuka, bo woda naprawdę, no słuchajcie, zobaczcie, jak wygląda detektor pod wodą. Dna w ogóle nie widać i się kopie na czuja. Ci, co szukają w wodzie, doskonale o tym wiedzą. Ale mamy 10 eurocentów. To mamy kolejny jakiś ciekawy obiekt, a to jest nic innego jak nakrętka. I nic więcej. No i mamy, słuchajcie, kurde, jak głęboko wlazłem, mamy złotą monetę. A co to za moneta? To jest 2 eurocenty. Szukamy dalej, zero biżuterii. No to słuchajcie, jest w
końcu sukces. Jest sukces. Bo mamy nic innego jak beżuterię. A co to jest? To jest coś takiego. Nie wiem. Ale chyba to nie jest. Chyba to nie jest srebro. Ja w ogóle nawet nie wiem, co to jest za symbol, powiem wam. Wygląda na Maryję. Ale kurna. Trudno mi powiedzieć, wątpię, żeby to było srebro, ale to jest dziwny stop, bo prawie w ogóle nie zaczerniony. Nie wiem, co to za stop i nie wiem, co to za znak, ale chyba to nie jest też takie najnowsze i najświeższe. Nie mam pojęcia. O, tak lepiej widać. Bingo! No i słuchajcie, mamy nagrodę. Jezus, ile ja się nachodziłem, to wy sobie nie wyobrażacie. Mamy nagrodę, a nagrodą jest tombak. Na pewno tombak, na pewno nie złoto. Taki pierścioneczek. Takie coś. Ale jest, bo ja już myślałem, że ja nie potrafię szukać, wiecie. Tak sygnały biły i nic, i nic, i nic. I kopię, i kurna, można wykopać było lowe. I wykopać można było, kurna, naprawdę, nie wiem, jak wielką dziurę, a sygnał był, jest i niby płytko. No, tym razem się udało. Mamy jakąś nagrodę. I kolejne znalezisko, słuchajcie. Dwa centaj i nic więcej. Dwa centaj i się opamiętaj. Proszę o cień. Nie ma cienia. Tak wygląda dwa centaj. I przy wyjściu z wody, przy samym brzegu, co my tu mamy? Mamy. Ja już go widziałem wcześniej. Mamy piękny tombakowy. Bo raczej nie jest to złoto. Pierścioneczek. Chyba tombakowy. Raczej tak. Ale jest. Dosyć ciężki. Chyba to nie będzie złoto. To by było chyba na tyle z tego kąpieliska, wiecie. To chowamy i zaraz zrobimy podsumowanie. A jednak jeszcze chyba będzie ostatni sygnał i to będzie moneta. Na sam koniec moneta, bo już wychodzimy. Całkiem niezłe kąpielisko, trochę nerwów i jest to 1 eurocent. I to chyba, teraz chyba naprawdę na tyle. Piękne miejsce, piękna pogoda. Fajne poszukiwania, ale słuchajcie, to nie koniec. To nie koniec poszukiwań, bo na pewno się udamy w kolejne miejsce, gdzie spróbuję poszukiwać, o ile nie będzie dużego tłoku i dużo ludzi. A przy takiej ładnej pogodzie i na takim kąpielisku, na jaki ja się chcę wybrać, może być dużo fantów, ale może być dużo ludzi. Ale teraz przejdźmy, słuchajcie, do wspaniałego ośrodka, który już teraz fajnie wygląda. I do podsumowania, to jest najważniejszy sprzęt odłożony, szybki przelot tutaj i najpierw rękawice. Rękawice, które naprawdę doskonale mi się sprawdzają. Polecam. Ze śmieci, no jak widzicie, nawet kapsel chyba chorwacki, podobno do chorwackiej flagi. Trochę jakichś innych kapsli, zużytych folii aluminiowe, gumka. Ja nie wiem czemu gumka mi... A, już wiem czemu, bo ma tu żelazo. Gumka też mi biła i wyciągnęliśmy gumkę. Teraz przejdźmy do monet i mamy ich trochę, mamy 5 centaj i 13 eurocentów. No i beżuteria, tak to wygląda. Takie dwa pierdzionki i jakiś medalik. Nie ma złota. Nie ma złota, ale na złoto jest ochota, więc może złoto będzie. Ja was teraz żegnam z poszukiwań. I zobaczymy się albo w trasie, albo na miejscu. Musimy jeszcze zajechać do sklepu. Po drodze będziemy znowu mijać. Kurna.
miejscowość na K. To, co wczoraj byliśmy. Nie mogę sobie przypomnieć. Przepraszam bardzo. Do Kalwarii. O, właśnie, Kalwaria. Więc będziemy mijać Kalwarię. Musimy tam zjechać do sklepu po kaweczkę i po kubki do kawy, bo się skończyły. I po coś jeszcze. Węgiel do grilla i coś na obiad, do kolację. A potem ruszamy dalej w trasę. Tyle ode mnie, słuchajcie. Dziękuję za oglądanie i nie wiem, czy to będzie koniec filmu, czy dalsza część. Jak dalsza część, to oglądajcie, a jak koniec, to zapraszam na następny. No i jesteśmy w drodze, słuchajcie, do kolejnego miejsca. Co będziemy tam robić? Zobaczymy. Byliśmy na zakupach, kupiliśmy węgiel na grilla, na Bena grilla i trochę mięsa. I zmierzamy do kolejnej miejscowości. Ruchu jak widać nie ma. Jest po naszemu, po polskiemu 12:40 i mamy 20 minut do kolejnego kąpieliska. Czy tam zostaniemy? Na pewno wam pokażę to kąpielisko, ale czy zostaniemy, to będziemy się jeszcze nad tym zastanawiać. A na razie takie widoki z drogi. No i słuchajcie, witamy w Druskiennikach. Witamy w Druskiennikach. Hello, Druskienniki. Zaraz będziemy przejeżdżać przez most Niemen. Nasze plany troszeczkę się zmieniły. Postanowiliśmy pojechać najpierw za Druskienniki i tam poszukać sobie noclegu, jednego z trzech kandydatów, który się okaże dobry i fajny, zobaczymy na miejscu. A jutro, jeżeli pogoda będzie dopisywać, będziemy zwiedzać Druskienniki, właściwie tylko jego centrum, żeby nie było, że będę tu się zapuszczał w jakieś ciemne uliczki. Także jedziemy, słuchajcie, najpierw na pierwsze miejsce kandydujące na dzisiejszy nocleg. Tam sobie odpoczniemy, a w tej chwili przejeżdżamy przez nic innego jak rzekę Niemen. Jakże znana nazwa. Tyle ode mnie, słuchajcie. Tu jest.
proszę Państwa, gotowy do rozmnażania. A ogólnie to zaraz Wam wszystko opowiem. Otóż tak, słuchajcie, jesteśmy w okolicach Druskinników, nad jeziorem, którego jeszcze nazwy nie znam. Na kempingu, który jest darmowy i mam nadzieję, że teraz pojawi się mapka, bądź też zobaczcie tutaj, może to do Wam coś da. Mapka, która Wam pokaże tą okolicę. Jak to wszystko wyszło? Dłużej by opowiadać. Zajechaliśmy, słuchajcie, do Druskiennik. Zajechaliśmy do Druskiennik i kamera nie zatrzeszczała. Zajechaliśmy, słuchajcie, do Druskiennik i no zajechaliśmy do Lidla, bla bla bla. Druskienniki zostawiamy na jutro. Zaczęliśmy szukać miejsca do noclegu, miejsca do ewentualnego ogniska i tak dalej, i tak dalej, i dalej. Byliśmy w pierwszym miejscu, które najbardziej mi pasowało pod względem poszukiwań. Było najfajniejsze. Nie wiadomo, może by coś tam było, może by tam nic nie było. Natomiast to, co wskazywały mapy Google, a jak było na żywo, no to niestety trochę tam się pozmieniało, bo okazało się, że parking jest dość daleko od samej plaży, a właściwie parkingu tam nie ma. Być może też Wam teraz pokażę na mapce, no ile nie zapomnę podczas montażu. I w tym miejscu nie ma tak naprawdę parkingu. Ogromna plaża, duży akwen do przeszukiwania, ale brak jakiegokolwiek parkingu i spanie tylko przy samej ulicy spowodowało to, że przenieśliśmy się w inne miejsce i zaczęliśmy szukać. Fakt, nad tym samym jeziorem, bo to tylko dosłownie po drugiej stronie tego jeziora jest to miejsce. Przyjechaliśmy tutaj, no tutaj też okazało się, że za free i tak dalej nie można stawać przy samym jeziorze, tam 25 metrów odległości trzeba mieć od jeziora. Ludzi trochę jest, no ale wiadomo, jest pogoda, jest trochę ludzi. Natomiast z poszukiwaniami trochę tutaj gorzej, bo kiepskie wejście do wody, jest jakiś tam pomost. No ale kto wie, popróbujemy. Czy dzisiaj będziemy próbować? Jeszcze nawet nie wiem, wiecie. Być może wieczorem, być może nie, o ile warunki pogodowe na to pozwolą, ponieważ sprawdziłem teraz mapę i w Druskiennikach ma w ogóle po pierwsze być burza niedługo, po drugie ma do 19 albo do 20 padać, więc tak naprawdę słuchajcie, to czy będziemy szukać, jak widzicie, namiot ktoś się rozstawił, tam gdzieś trochę dalej jest drugi, czy będziemy szukać, dużo zależy od pogody. Na razie jest słonecznie, ale dopiero przyjechaliśmy, jak widzieliście, dopiero się rozłożyliśmy. Ja bym chciał sobie trochę odpocząć, trochę popierdzieć, poleżeć w samochodzie, bo już jest przygotowany, tak jak widzieliście, w gotowości bojowej do nocowania. A co późne popołudnie przyniesie, zobaczymy. Teraz jest godziny koło godziny 17. Ja teraz idę na ten brzeg jeziora. Tu jest mech straszny, ale obok jest jeszcze jedno i dwa wejścia z pomostem, więc tutaj nawet nie będziemy się pchać, bo jeszcze nam kalosze zeżre te wejście. Natomiast tam w tamtą stronę idąc są dwa wejścia, które będą na luzaku. Teraz widzicie prawdopodobnie gdzieś w tym rejonie tą plażę. Tą plażę, o której mówiłem przed chwilą, gdzie jest duży obszar poszukiwań, jest bardzo sporo miejsca, dosyć płytko, nie robi się od razu głęboko, no ale niestety tam nie ma parkingu i parking się znajduje dopiero przy ulicy, tak jak mówiłem, spanie przy ulicy no zbytnio mnie nie rajcuje. My znaleźliśmy fajne miejsce tutaj do spania, mam nadzieję, że będzie spokojnie. Ja tak z drugiej strony, to słuchajcie, swoje trochę wyciągnąłem. Wprawdzie nie było złota, wprawdzie nie było srebra, ale były jakieś pierścionki, była jakaś biżuteria, było parę monet. Może coś jutro, bądź też dzisiaj, jeszcze coś się wyhaczy z tegoż jeziora. Natomiast to, że dzisiaj nie przeszukam tamtego miejsca, które założyłem, to nie znaczy, że nie zrobię tego jutro, bo najprawdopodobniej jutro, jak tylko zjemy po śniadanie, jak się Iwona rozbudzi, wiadomo, lubi troszkę dłużej pospać niż ja,
to prawdopodobnie mamy takie założenie, że jeżeli pogoda pozwoli, podjedziemy z tamtej strony, ona może porzuca wędką. Tak się mówi. Ja natomiast planuję tamto miejsce jednak jutro przeszukać. Tak to z grubsza, słuchajcie, wygląda. Co dzisiaj? Dzisiaj na pewno będzie, o ile warunki pogodowe się nie zmienią, na pewno będzie ognisko. Bo grill to raczej na pewno, ponieważ mamy znowu jedzenie z grilla. Oczywiście litewskie, już tam nie bawimy się złożeniem jedzenia z Suwałk. Więc jakieś tam litewskie gotowe produkty grillowe, jak się zrymowało. Ale wszystko zależy, mówię, wszystko zależy, słuchajcie, od pogody. Jak coś, to schowamy się do środka, mamy stół, będziemy grać w karty. Mamy stół i będziemy na stole gotować. My mamy też jakiś susz, także i wodę, także jakoś to będzie. A wiadomo, pogoda jaka jest, pogoda jest zawsze. Tylko raz taka, a raz siaka. Raz się wygląda tak, a raz tak. Także pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się. Pokropiło trochę, no to szykujemy grilla. Przestało kropić, przestało palić, całe szczęście. A potem wieczorem trochę drewka jest, będzie ognisko. I wszystko. Tuż mogę Wam powiedzieć, drugi dzień mini tripu, bym powiedział, kończymy znowu ogniskiem, ale tym razem na ognisku, bo oprócz grilla, na którym piekliśmy oczywiście, tak jak mówiłem Wam, mięsko i tak dalej, boczusie, to na ognisku dzisiaj pieczone były nic innego, słuchajcie, jak przeszkące kamery, jak ziemniaki prosto z ogniska. Pamiętacie ten węgiel, nie wiem czy widać, nie wiem czy lubiliście takie trochę zwęglone ziemniaki, ale to smaki mojego dzieciństwa. Oczywiście nie wszystkie są zwęglone, ale z jednej strony się nie udało. I ten węgiel właśnie z tym ziemniakiem to było coś, co było przynajmniej dla mnie jakimś takim miłym wspomnieniem z dzieciństwa i z ognisk, na których się piekło ziemniaki. Tak kończy się dzień, słuchajcie. Jutro jakieś plany pozakładane, ale czy je będziemy zrealizujemy, czy będziemy szli według planu, tak naprawdę nic nie wiadomo. Tutaj generalnie, tak jak zapowiadali, to troszeczkę pokropiło. Obawiałem się, że będzie naprawdę straszna ulewa razem z burzą. Okazało się, słuchajcie, że trochę pochlipało i to tyle. Więc na spokojnie mogliśmy spędzić ten czas właśnie przy ognisku i przy grillku. Także z takim widokiem się żegnam z Wami. Oktawia stoi gotowa, pięknie się prezentuje. Ona fajnie by wyglądała z przyciemnionymi szybami z tyłu, nie? Ma swój urok. I taki widok tam na jezioro. Ja Was pozdrawiam i zapraszam na dzień jutrzejszy. A co będzie jutro się działo? Nikt tego nie wie. No, postaram się zrobić poszukiwania, bo jednak powiem Wam, że strasznie mnie to rajcuje. Ale co będzie, to się wszystko okaże rano. Kawa będzie na pewno. Bez kawy do wody nie wchodzę.